Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Teraz napiszemy sobie grę, w której będą leciały do góry ekranu baloniki, a na te baloniki będzie polował wredny pingwin. No, pingwin to jest maskotka Linuxa, czyli systemu operacyjnego dla hakerów, więc taki pingwin, który będzie polował na baloniki, świetnie pasuje jako taki demoniczny stwór zabijający nasze kochane baloniki. Zaczniemy od tego, że wyrzucimy kota i dołożymy sobie balonik. Balonik znajduje się w galerii Scratcha i ciach, jest balonik. Troszeczkę za duży, ja myślę, że tak w okolicach 80 tutaj będzie dobrze. I teraz ten balonik muszę zaprogramować, po pierwsze, żeby leciał w górę, a następnie, żeby się klonował też, żeby tych baloników leciało więcej. No to teraz tak, najpierw zaczniemy od jednego balonika, żeby mu nie było smutno, no to zmienię tło sceny i zrobię, ponieważ będzie tam pingwin, no to sobie zrobię na przykład taką arktyczną tutaj scenę i co prawda pingwiny żyją na południu, na Antarktydzie, a ta jest arktyczna, a nie antarktyczna, ale myślę, że podobnie z wyglądem. I te baloniki będą sobie tutaj leciały w górę. No więc muszę zaprogramować to latanie w górę balonów. Czyli zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, kontrola, zawsze, no bo on ma lecieć, ten balonik zawsze. Gdzie? Do góry. Czyli ruch. A, jestem teraz w scenie, w złym miejscu jestem. Ciach, czyli wracam do głowy balonika. Jeszcze raz, zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. Tak, trzeba patrzeć, żeby to było w głowie balonika. Kontrola, zawsze, ruch, Y, zmień Y o... No, 10 to strasznie szybko mi uciekł ten balonik. Zmień Y na przykład o 1. Niech sobie lecą bardzo pomału te baloniki. O, w ten sposób ten balonik leci. Y, wyjaśnienie dla tych, którzy nie wiedzą, to jest kierunek góra-dół. Zresztą tutaj, jak przejrzymy sobie na baloniku, to mamy Y, który się zmienia. Widać, jak on pomału leci. Ja go jeszcze raz ściągnę na sam dół. Nie udało mi się, za daleko go chciałem ściągnąć. Ej, balon, chodź tu. O, i teraz ten Y rośnie. Od ujemnych wartości, jeszcze ujemne, już teraz są dodatnie. I Y rośnie w miarę jak ten balon leci w górę. W pewnym momencie się zatrzyma, 202, no bo dalej już nie wylatuje. I teraz ten Y to jest właśnie ten kierunek pionowy. X kierunek poziomy. No i teraz tak, zanim zacznę lecieć, to może sobie wylosuję to miejsce, w którym mam zaczynać. Czyli Y musiałby być no gdzieś na dole. Tak, jeżeli ściągnę ten balon na sam dół, no to już jestem na Y-ku minus 217. Spróbuję jeszcze minus 225. Zresztą jeżeli wpiszę bardzo dużą wartość, to Scratch to ustawi tak, żeby była no taka, jaka się da. Czyli na przykład gdybym wpisał minus 500, to się zmieniło na minus 239. To jest maksymalnie, jak on jest w stanie to upchnąć na dole. No więc minus 239. No i co? Przed tym przesuwaniem, zanim zacznę mieć tą flagę, no to mogę sobie zrobić ustaw Y na minus 239. I teraz po każdym uruchomieniu gry, o, powiększymy ją w ten sposób, po każdym uruchomieniu gry balon startuje od dołu. Doleciał tu, daje stop, start i znowu startuje od dołu. Czyli mój balon będzie startował od dołu, ale ciągle w tym samym miejscu. Teraz chciałbym wylosować X-y. Tak, czyli ustaw X. No i jak ma być ten X ustawiony? No powiedzmy, że odtąd, tak, żeby te baloniki gdzieś tu od brzegu leciały, czyli minus 217, dotąd, no, czyli 206. Czyli muszę losować od
minus 217 do 206. No i spróbujmy. Balonik leci tu, jeszcze raz start, w innym miejscu, jeszcze raz start, jeszcze. No i teraz ten balonik sobie leci, ale ciągle jest sam. Dołożę klonowanie. Zdarzenia. Kiedy kliknięto flagę. I co ma się dziać? Ma się robić zawsze. Ma się robić nowy klon, czyli utwórz klona z siebie. No i zobaczymy, co się będzie działo. Czyli po starcie będą tworzyły się klony. Uruchamiam grę. No i dziwne zachowanie. Znaczy, no nie dziwne, da się to wytłumaczyć. Zatrzymam. Klony zniknęły. Co tu się stało? Otóż w Scratchu jest taka filozofia, że nowo otwierany klon startuje tak jakby inaczej. On jest klonem i troszeczkę się różni od swojego oryginału. No więc tak, jeżeli mam, kiedy kliknięto flagę, to jeszcze nie było wtedy klonów. Więc mój główny balonik ustawił się z losową pozycją i stał, i leciał. Natomiast klon, jak się utworzył, to stał. Gdzie stał? No w tym miejscu, gdzie akurat zdążył się utworzyć. Ponieważ klonowanie troszkę trwa, no to mój balonik frunie i robi się klon. Zdąży pofrunąć kawałek dalej, robi się klon. Zdąży pofrunąć kawałek dalej, robi się klon. I w efekcie tych klonów tu jest mnóstwo, już w tej chwili jest ich takie mnóstwo, że mi się ta gra w ogóle zacięła. Nie jest już w stanie Scratch sobie z tym poradzić, tak? Już mi tu przestało w ogóle reagować w tej chwili. Nie wiem, czy nie będę musiał... O, udało się łaskawie, nacisnąłem zatrzymaj. Już się bałem, że będę musiał wyłączyć Scratcha całkiem. Przestało to reagować, bo było bardzo dużo, mnóstwo klonów. Więc po pierwsze muszę spowolnić tworzenie tych klonów. Czyli dam sobie zdarzenia, czekaj, powiedzmy jedną sekundę przed utworzeniem klona z siebie. I teraz po uruchomieniu gry pętla zawsze będzie powodowała, że te klony się będą tworzyć, ale będzie zawsze czekał sekundę, klon. Czekał sekundę, klon. No i dzięki temu tych klonów nie będzie takie mnóstwo, nie zapcha mi to Scratcha. Uruchamiam, już nie będę na pełny ekran. Widać, że już klony tworzą się rzadziej. Cyk, 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 z prędkością sekundy. No i teraz tak, te klony, które się tworzą, stoją, bo gdzie jest przesuwanie? Kiedy kliknięto flagę? No to skoro nie kliknięto flagi, no bo klon już był po kliknięciu flagi, no to on już tego nie wykonuje. Czyli muszę zrobić, niestety jest to nie w zdarzeniach, a w kontroli, nie wiem czemu tak trochę inaczej, kiedy zaczynam jako klon. I wszystko to, co jest tu, przeniosę do kiedy zaczynam jako klon. Efekt będzie dużo lepszy. Start. O, już mi fruną różne baloniki. I te wszystkie klony sobie już teraz fruną, bo kiedy zaczynają jako klon, wtedy się przemieszczają. Lecą tutaj. Natomiast co się stało? To jest ciężko zauważyć, ale ten główny balonik, ten główny, o, może go tu zostawię, na środku, teraz będzie widać. Ten główny balonik nie frunie. On tam był, on się klonuje, jego koledzy, którzy zaczynają jako klon, losują sobie miejsce, lecą, a ten jeden biedak stoi tu na środku, tu gdzie go przestawię, tu sobie będzie, bo tym razem, kiedy kliknięto flagę, nic się nie dzieje. Mógłbym dorobić tutaj dokładnie to samo, co jest przy kiedy zaczynam jako klon, żeby one leciały razem. Ale ten jeden, on się zawsze zachowuje troszeczkę inaczej. I w moim programowaniu będzie mi to utrudniało, że on w ogóle jest. Najlepiej jakby go nie było. Najlepiej jakby on tylko służył do rozmnażania pozostałych klonów.
Więc mogę zrobić, kiedy kliknięto flagę, wygląd, ukryj. Żeby w ogóle ten główny balon zniknął. Czyli uruchamiam. No i co? Nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że on się najpierw ukrywa, potem tworzą się jego klony, no i ich też nie widać. Więc muszę dać pokaż wtedy, kiedy zaczyna jako klon. Czyli kiedy zaczynam jako klon, to mam się pokazać, bo jestem klonem tego ukrytego i mam lecieć. A ten ukryty jeden główny niech sobie leży, wisi gdzieś tam, nie będzie nam przeszkadzał. Jest ukryty, więc go nie widać. No i teraz w końcu lecące balony już będą działać tak, jak chcieliśmy. No, moi drodzy, zachęcam, żebyście teraz spróbowali samodzielnie. No, najlepiej jakbyście już wcześniej mieli możliwość zatrzymywania tego filmu i próbowania w trakcie, ale jeżeli nie, to teraz ja się wyłączam i spróbujcie samodzielnie lecące balony. To jest dopiero oczywiście pierwsza część naszej gry. Tak jak mówiłem, pojawi się tu jeszcze demoniczny pingwin rozbijający te balony. Ale na razie tyle. Do zobaczenia.